Cześć, witaj w moim kolejnym nagraniu kursu HTML5 i CSS3. Dzisiaj pokażę Ci dwa niezbędne dodatki, jakie koniecznie musisz zainstalować w swojej przeglądarce. W poprzednim odcinku pokazałem Ci i udokumentowałem, że najpopularniejszą przeglądarką jest przeglądarka Firefox, ale również przeglądarka Chrome ma tendencję bardzo wzrostową, dlatego być może to ona wkrótce wyprze przeglądarkę Firefox. Dzisiaj chciałem jednak pokazać Ci, jak dodać dwa niezbędne dodatki do przeglądarki Firefox, które będą bardzo przydatne podczas budowania nowej strony, którą napiszemy w kodzie HTML i CSS. Dlatego co robimy? Tutaj wchodzimy w zakładkę Firefox i klikamy tutaj dodatki. I klikamy tutaj pobierz dodatki. I tutaj wyszukamy sobie w tym miejscu, szukaj takiego dodatku jak Firebook. Jest to właśnie pajączek. Za chwilę zobaczysz, do czego on służy. Ma on ikonkę takiego żuczka. Klikamy przycisk zainstaluj. Trwa właśnie pobieranie naszego dodatku do przeglądarki Firefox. Jest on automatycznie włączony. Dlatego przechodzimy z powrotem do strony Google i zobacz, właśnie tutaj mamy tego żuczka, o którym przed chwilą mówiłem. Do czego służy taki żuczek w Twojej przeglądarce? Żuczek, nazywany Firebookiem, jest stosowany do badania elementów na nowo tworzonej stronie. I tak weźmy sobie przykładową stronę, na przykład na blog mojego brata, matfis24.pl i klikamy tego żuczka. Jak widzisz, jest on już aktywny, podświetliła nam się ikonka i możemy badać elementy na naszej stronie, na stronie mojego brata. I widzisz, mamy tutaj poszczególne fragmenty kodu HTML i CSS, ale o tym dowiesz się w moich kolejnych nagraniach. Dzisiaj chciałem zachęcić Cię, abyś zainstalował koniecznie ten dodatek, ponieważ będzie on bardzo przydatny. I zainstalujemy sobie jeszcze jeden dodatek do naszej przeglądarki, dodatek, który nazywa się Web Developer. Jest to właśnie ta oto zębatka, dlatego ponownie klikamy zainstaluj. Pobieranie zostało ukończone i odpalamy jeszcze raz Mozilla Firefox i zobaczymy, czy teraz nasz dodatek Web Developer jest już aktywny. Tak, jak widzisz, jest już aktywny ten pasek, możemy go wyłączyć i możemy go włączyć, właśnie klikając pasek narzędziowy Web Developer. Mamy szereg bardzo ważnych funkcji, dzięki którym będziemy mogli badać naszą stronę podczas pisania kodu HTML5 i CSS3. Mamy tutaj różne funkcje, m.in. walidację HTML, walidację CSS-u. Walidacja, czyli sprawdzenie poprawności pisania kodu, tak aby był on przyjazny w przeglądarkach, aby bardzo pozytywnie wpływało to na pozycjonowanie stron, bo jak sam oczywiście wiesz, pierwsza strona w Google'ach równa się wielka promocja w internecie, a również możliwość zarabiania potężnych pieniędzy. Dlatego diabeł tkwi w szczegółach, pamiętaj, aby pamiętać o tych dwóch dodatkach, Firebook do badania elementów na stronie HTML i badania CSS-ów, czyli kaskadowego arkusza stylów. Nie przejmuj się, w kolejnych nagraniach dowiesz się wszystkiego. Powiem Ci jeszcze, że Firefox oprócz dodatka Firebook, czyli dodatka do badania elementów stron, włączę go jeszcze raz. Widzisz, możemy tutaj badać elementy, ale wejdźmy sobie jeszcze w przeglądarkę Google Chrome i zobaczmy, czy przeglądarka Google Chrome ma automatycznie wbudowany system do badania elementów na stronie. Weźmy na bloga matfis24.pl. Odpalam przykładową stronę opartą na kod HTML i CSS. Jest to kod wykorzystywany w praktycznie każdej stronie internetowej. I klikamy w dowolnym miejscu, który chcemy zbadać, na przykład ten element. Klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy zbadaj element. I w tym momencie również przeglądarka Chrome ma automatycznie wbudowany system do badania kodu. Również przeglądarka Opera ma dosyć funkcjonalny dodatek, dzięki której można badać kod HTML i CSS. I dodatki Firebook i dodatki do badania elementów na stronie służą do tego, aby korygować błędy. Czasami na stronie coś się rozjeżdża, coś jest nie tak, coś brzydko wygląda, trzeba zrobić odstęp od nagłówków, odstęp pomiędzy zdjęciami, dodać kolor tła i tym podobne. I w tym momencie możemy bardzo sprawnie przebudować nasz szablon, który będzie naszą przyszłą stroną internetową. A jak już na pewno wiesz, strona internetowa jest to świetna wizytówka do promowania się w świecie internetu.
Dzięki za uwagę. Pamiętaj, aby zainstalować dodatek Firefox i dodatek Web Developer do swoich przeglądarek, w chwili obecnej najpopularniejszej przeglądarki. I zapraszam Cię już teraz do kolejnego nagrania. Cześć!